Wybuch I wojny światowej obudził polskie nadzieje na odrodzenie państwa. Zaborcy po raz pierwszy stanęli przeciw sobie i im dłużej trwały działania wojenne, tym polska karta stawała się coraz cenniejsza. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej przez akt 5 listopada 1916 roku tylko potwierdziło te przypuszczenia. Ostatnie miesiące wojny były dla Polaków prawdziwym uśmiechem losu. Spełnił się najbardziej pożądany scenariusz, a więc nie dość, że wszyscy zaborcy przegrali wojnę, to Rosja i Austria się rozpadły, a cesarstwo w Niemczech upadło, a sam kraj wstrząsany był rewolucją. W ten sposób na ziemiach polskich powstała polityczna pustka, którą mogło wypełnić odrodzone państwo polskie. W momencie zakończenia wojny na ziemiach polskich najważniejszym ośrodkiem władzy była powstała na bazie aktu 5 listopada Rada Regencyjna. Z racji tego, że stworzona ona była przez zaborców, nie cieszyła się zaufaniem społecznym. Dlatego w listopadzie 1918 roku zaczęły powstawać konkurencyjne lokalne ośrodki władzy. W Lublinie powstał lewicowy tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim jako premierem. W momencie powstania ogłosił on bardzo postępowy program reform, który zakładał 8-godzinny dzień pracy, pełnię praw obywatelskich dla kobiet, nacjonalizację banków, czyli przejęcie ich z rąk prywatnych przez państwo oraz podział majątków ziemskich na mniejsze działki i przekazanie ich chłopom. W Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, na czele której stanął Wincenty Witos. Jej celem było zapewnienie porządku na kontrolowanych obszarach oraz przyłączenie tych ziem do odradzającego się państwa polskiego. Analogiczne zadania postawił sobie tymczasowy komitet rządzący we Lwowie. W Cieszynie powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, dzięki której Polacy przejęli kontrolę nad obszarami, gdzie stanowili większość etniczną. W zaborze pruskim, gdzie nadal działała administracja niemiecka, Polacy zaczęli tworzyć równolegle działające organy. Były nimi powiatowe rady ludowe, które uznawały zwierzchnictwo istniejącej nielegalnie od 1916 roku Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. 8 listopada 1918 roku Niemcy zwolnili z więzienia Józefa Piłsudskiego. 11 listopada 1918 roku, dzień po przybyciu do Warszawy, Rada Regencyjna przekazała mu pełnię władzy wojskowej. Ten dzień stał się symboliczną datą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na przestrzeni następnych dni kolejne lokalne ośrodki władzy uznawały zwierzchność Piłsudskiego. 16 listopada Piłsudski w depeszy skierowanej do rządów wszystkich państw poinformował o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Jako pierwsze niepodległość Polski uznały Niemcy. Większość jednak państw wstrzymała się z uznaniem nowego państwa, a jako reprezentanta Polski uznawała zasiadający w Paryżu Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele. 22 listopada Piłsudski objął urząd tymczasowego naczelnika państwa, a Rada Regencyjna została rozwiązana. Po przejęciu władzy Piłsudski powołał rząd tymczasowy, na czele którego stanął działacz PPS Jędrzej Moraczewski. Miał on sprawować władzę do momentu wyborów i zwołania Sejmu. W pierwszych dniach urzędowania rząd wprowadził szereg reform, które opierały się na programie tymczasowego rządu ludowego z Lublina. Wprowadzono 8-godzinny dzień pracy, ubezpieczenia społeczne, prawa wyborcze dla kobiet czy płacę minimalną. Jednak podstawową sprawą było uzyskanie uznania niepodległości przez państwa Entente. Dlatego Piłsudski doszedł do porozumienia z Dmowskim, czego efektem było utworzenie nowego rządu w styczniu 1919 roku, do którego weszli również przedstawiciele prawicy. Premierem rządu został Ignacy Paderewski. Ten rząd zyskał uznanie na arenie międzynarodowej. Po odzyskaniu niepodległości wśród polskich elit konkurowały dwie koncepcje kształtowania granic młodego państwa. Pierwszą, która otrzymała nazwę koncepcji inkorporacyjnej, reprezentował Roman Dmowski i zakładał on stworzenie państwa jednolitego narodowościowo, którego granice na wschodzie opierałyby się o Berezynę z Pomorzem Gdańskim, Wielkopolską, Górnym Śląskiem i większością Prus Wschodnich. Państwa, gdzie mniejszości ulegałyby przymusowej asymilacji lub miały być zmuszone do emigracji, tak jak Niemcy czy Żydzi. Drugą koncepcję, która otrzymała nazwę federacyjnej, reprezentował Józef Piłsudski i zakładała ona stworzenie za wschodnią granicą bloku państw narodowych złożonego z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi, które dla Polski miały stanowić formę buforu przed Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, a współpraca między nimi i Polską miała zabezpieczyć wszystkie te kraje przed dominacją bolszewików.
W sprzyjających okolicznościach współpraca ta miała przyjąć formę federacji, czyli państwa złożonego z kilku krajów, które wewnętrznie zachowują autonomię, jednak mają wspólny rząd. Granica zachodnia miała być ustalona na konferencji pokojowej w Paryżu. Odrodzone państwo polskie od początku musiało kształtować swoje granice w ogniu walk. Na wschodzie sytuacja była o tyle trudna, że w XIX wieku na Ukrainie czy Litwie obudziły się silne nacjonalizmy dążące do powstania własnych, niepodległych państw. Musiało to doprowadzić do konfliktów ze społecznościami polskimi zamieszkującymi tereny, które pragnęły przyłączyć do nowo powstającej Polski, a które to Litwini czy Ukraińcy uważali za swoje własne. 1 listopada 1918 roku austriaccy żołnierze narodowości ukraińskiej opanowali główne ośrodki Lwowa, ogłaszając powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. To spowodowało kontrakcję ludności polskiej i polskich organizacji konspiracyjnych. Rozpoczęły się walki. Z racji tego, że większość dorosłych mężczyzn znajdowała się na wojnie, polskie oddziały składały się przeważnie z młodzieży szkolnej, często nieletniej, stąd obrońców miasta określano mianem Orląt Lwowskich. Pod koniec listopada do Lwowa przebiła się polska odsiecz. Jednak walki w Galicji Wschodniej trwały jeszcze do lipca 1919 roku, kiedy to dzięki wsparciu Błękitnej Armii oraz oddziałów wielkopolskich udało się wyprzeć Ukraińców za rzekę Zbrucz. Oficjalnie ziemie te zostały uznane za część państwa polskiego przez zachodnie mocarstwa w marcu 1923 roku. We Wielkopolsce nadal utrzymywała się administracja pruska, a o przyszłości tych ziem miała zadecydować konferencja pokojowa. 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Paderewski. Jego przybycie wywołało ogromny entuzjazm ludności, a na ulicach pojawiły się polskie flagi oraz flagi państw Antanty. W odpowiedzi 27 grudnia Niemcy zorganizowali przemarsz przez Poznań oddziałów wojskowych, co miało być manifestacją siły i gotowości zbrojnego stłumienia ewentualnych rozruchów. Żołnierze wtargnęli do kilku budynków publicznych, zrywając polskie flagi, a ustawione karabiny maszynowe otworzyły ogień w stronę hotelu Bazar, gdzie zatrzymał się Paderewski. Na ulice wyszły polskie oddziały i powstanie stało się faktem. W ciągu kilku dni udało się opanować większość Wielkopolski. Na skutek nacisku Francji walczące strony podpisały rozejm w lutym 1919 roku. Formalnie Wielkopolska powróciła do Polski na skutek podpisania traktatu wersalskiego w styczniu 1920 roku. Na mocy tego samego dokumentu przyznano również Polsce Pomorze Gdańskie. Symbolicznym przejęciem tego obszaru stały się zaślubiny Polski z morzem, jakie miały miejsce 10 lutego 1920 roku w Pucku, a których dokonał generał Józef Haller, wrzucając do morza srebrny pierścień z orłem. Gdańsk decyzją mocarstw został uznany za wolne miasto, które znajdowało się pod zarządem Ligi Narodów. Jednak władze miasta z biegiem czasu coraz wyraźniej dążyły ku Niemcom. O losie Warmii i Mazur miał zadecydować plebiscyt. Przeprowadzono go w lipcu 1920 roku i zakończył się on zdecydowaną porażką Polski. Na podstawie rozejmu z 11 listopada niemieckie oddziały okupujące tereny dawnego Cesarstwa Rosyjskiego miały zacząć je opuszczać i wycofywać się na zachód. Za wycofującymi się Niemcami postępowali bolszewicy, zajmując kolejne tereny, w tym Wilno. Na tym tle doszło do pierwszych starć polsko-bolszewickich w lutym 1919 roku, kiedy to Polacy zatrzymali dalszy pochód bolszewików na Białorusi. Wiosną 1919 roku oddziały polskie przeszły do ofensywy, wypierając bolszewików z Białorusi i Litwy, odbijając Wilno. W styczniu 1920 roku polskie oddziały wspólnie z łotewskimi zdobyły Dyneburg, który przekazano Łotyszom, by zachęcić ich do idei wspólnej federacji. W kwietniu 1920 roku Piłsudski zawarł sojusz z atamanem Symonem Petlurą, przywódcą drugiego państwa ukraińskiego, Ukraińskiej Republiki Ludowej. Petlura przegrywał walki z bolszewikami i sojusz z Polską był dla niego ostatnią deską ratunku. Polacy nie zawarli tego sojuszu bezinteresownie. Po pierwsze, URL uznała prawa polskie do Galicji Wschodniej, co wielu Ukraińców uznało za zdradę. Po drugie, w przygotowanej umowie handlowej Polacy zapewnili sobie ogromne wpływy gospodarcze na Ukrainie, w tym koncesje na wydobycie rudy żelaza oraz dzierżawę wolnocłowych przystani w portach czarnomorskich. Efektem polsko-ukraińskiego sojuszu była wspólna ofensywa w maju 1920 roku, w efekcie której zajęto Kijów, ale nie udało się rozbić wojsk bolszewickich, gdyż wycofały się one na wschód.
Polsko-ukraińska akcja, mimo sukcesu militarnego, postawiła państwo polskie w roli agresora i spowodowała wzrost opinii antypolskich w społeczeństwach zachodnich, co zostało dobrze wykorzystane przez bolszewicką propagandę. Równocześnie polska agresja pomogła bolszewikom zmobilizować rosyjskie społeczeństwo do walki z Polską. 14 maja bolszewicy ruszyli do kontrofensywy na Ukrainie, stopniowo zmuszając Polaków do odwrotu. Sytuację pogorszyło wprowadzenie do walki w czerwcu 1920 roku armii konnej pod dowództwem Siemiona Budionnego, która szybkością swoich działań uniemożliwiała kolejne polskie próby ustabilizowania frontu. Jednak prawdziwa katastrofa wydarzyła się na Białorusi, gdzie 4 lipca do ofensywy przeszły wojska marszałka Duchaczewskiego. Polski front się załamał, a odwrót miejscami zamienił się w paniczną ucieczkę. Po 2 tygodniach bolszewicy znaleźli się w centralnej Polsce. W sierpniu czołówki ich wojsk podchodzą pod Toruń i Włocławek. Komuniści przekonani o rychłym pokonaniu Polski powołują Polską Republikę Sowiecką. Polskie władze poprosiły mocarstwa zachodnie o pośrednictwo w rozmowach pokojowych, jako wstępne warunki proponując ustalenie wschodniej granicy na tzw. linii Karzona, czyli wzdłuż linii trzeciego rozbioru. Ostatecznie rokowania polsko-bolszewickie prowadzone w Mińsku nie przyniosły efektu, gdyż bolszewicy przekonani o własnym zwycięstwie dążyli do całkowitej likwidacji Polski. W sierpniu 1920 roku bolszewicy podchodzą pod Warszawę. Z każdym kilometrem jednak polski opór tężał. Zagrożenie niedawno odzyskanej niepodległości obudziło w umęczonym wojną społeczeństwie nowe pokłady determinacji. Zdobyło się ono na ostatni ogromny wysiłek, organizując i ekwipując kolejne oddziały. Tymczasem na froncie polskie dowództwo szykowało się do walnej bitwy. Generał Tadeusz Rozwadowski pod kierownictwem Józefa Piłsudskiego przygotowali plan kontruderzenia. Rozpoczęło się ono 14 sierpnia od ataku broniących się pod Warszawą wojsk generała Władysława Sikorskiego. 16 sierpnia z Nadwieprza na skrzydło wojsk bolszewickich ruszało uderzenie wojsk osobiście dowodzonych przez Piłsudskiego, zmuszając wojska Tuchaczewskiego do panicznego odwrotu spod Warszawy. Dzięki temu zwycięstwu udało się uratować niepodległość Polski. 31 sierpnia doszło również do przełomu na południowym odcinku frontu. W bitwie pod Komarowem, w pobliżu Zamościa, w największym starciu jazdy w wojnie polsko-bolszewickiej, Polakom udało się pokonać i zmusić do odwrotu armię konną Budionnego. Finałem wojny była zwycięska bitwa nad Niemnem we wrześniu 1920 roku, w której pokonano i całkowicie rozbito odtworzone przez Tuchaczewskiego siły bolszewickie. Po tej klęsce poprosili bolszewicy Polaków o rozejm. Rokowania pokojowe prowadzone w Rydze kończą się podpisaniem 18 marca 1921 roku pokoju kończącego wojnę polsko-bolszewicką. Na jego mocy ustalono granicę polsko-bolszewicką na linii drugiego rozbioru. Oba państwa zobowiązały się nie ingerować w stosunki wewnętrzne sąsiada. Zrzeczono się wzajemnie odszkodowań, a bolszewicy zobowiązali się zapłacić 30 milionów rubli w złocie. Zobowiązali się również zwrócić zagrabione przez Rosjan dzieła sztuki. Polska uznała panowanie bolszewików na Ukrainie i Białorusi, co oznaczało wycofanie się z sojuszu z Petlurą. W wyniku postanowień tego pokoju poza granicami Rzeczypospolitej znalazło się około 1 miliona Polaków. Ostatnim akordem walk na wschodzie był tzw. bunt Żeligowskiego. W lipcu 1920 roku bolszewicy zdobyte przez siebie Wilno przekazali Litwinom. Oni ustanowili to miasto swoją stolicą, a Polacy pod naciskiem mocarstw zachodnich i niekorzystnego obrotu zdarzeń na froncie musieli ten stan rzeczy uznać. Sytuacja uległa zmianie, kiedy bolszewicy przegrali zmagania militarne. Wtedy to w październiku 1920 roku generał Lucjan Żeligowski na rozkaz Piłsudskiego zbuntował się i rozpoczął marsz na Wilno, które bez walki opanował. Ogłosił tam powstanie niepodległego państwa, Litwy Środkowej, która po przeprowadzeniu referendum została w 1922 roku przyłączona do Polski. Górny Śląsk, mimo tego, że od czasów średniowiecza znajdował się poza państwem polskim, to nadal zachowywał sporą populację uważającą się za Polaków. Oni w oczywisty sposób ciążyli w stronę państwa polskiego, które również było tym zainteresowane ze względu na potencjał gospodarczy tych terenów. Napięcia między społecznością polską i niemiecką doprowadziły do wybuchu w 1919 roku pierwszego powstania śląskiego i w 1920 roku drugiego powstania śląskiego. Oba zrywy Niemcy stłumili. O losie Górnego Śląska miał zadecydować plebiscyt zaplanowany na marzec 1921 roku. Jego wynik nie był dla Polski korzystny.
Większość terytorium przyznano Niemcom. Przywódca miejscowej ludności, Wojciech Korfanty, zarządził w maju 1921 roku strajk generalny, który przerodził się w Trzecie Powstanie Śląskie. Krwawe walki zakończyła interwencja mocarstw zachodnich, które dokonały ponownego podziału spornego terytorium. Polacy otrzymali 1/3 obszaru plebiscytowego z większością przemysłu. Ostatnim obszarem, o który przyszło Polakom walczyć, był Śląsk Cieszyński. Zamieszkały w większości przez Polaków od średniowiecza, był jednak poza granicami Polski. W listopadzie 1918 roku Polacy i Czesi podzielili teren z uwzględnieniem podziałów etnicznych. Jednak w styczniu 1919 roku Czesi rozpoczęli działania zbrojne, które zostały jednak powstrzymane interwencją mocarstw zachodnich. Ostatecznie w lipcu 1920 roku sporny region podzielono po połowie. Cały okręg przemysłowy pozostał jednak po stronie czeskiej. Równie niekorzystnie przebiegł dla Polski podział spornych terytoriów na Spiszu i Orawie. Sprawa Śląska Cieszyńskiego położyła się cieniem na całych stosunkach polsko-czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Ostatecznie granice polskie zostały uznane przez zachodnie mocarstwa w marcu 1923 roku. Polska obejmowała wówczas 390 tysięcy kilometrów kwadratowych i liczyła 27 milionów mieszkańców. Było to szóste państwo pod względem obszaru w Europie. Twórcy niepodległego państwa polskiego stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem. Z fragmentów trzech różnych państw, w których funkcjonowały różne systemy prawne, różne tradycje polityczne, odmienna administracja, a nawet różne rozmiary torów kolejowych, należało stworzyć jednolity i spójny organizm. A to wszystko należało przeprowadzić w trakcie ogromnego wysiłku ekonomicznego i politycznego, jakim były toczone w latach 1918-1920 walki o granice. W 1919 roku dokonano nowego podziału administracyjnego, w wyniku którego, zgodnie z tradycją wywodzącą się z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, państwo podzielono na województwa. Ostatecznie powstało 16 województw. Ostatnie, Wileńskie, w 1926 roku. Spośród nich specjalny status posiadało województwo śląskie, które jako jedyne miało autonomię, czyli niezależność od władz centralnych w określonych sprawach wewnętrznych oraz własny sejm. Bardzo podzielona była scena polityczna. Zdecydowanie najsilniejsze były partie prawicowe, jednak nie na tyle, by samodzielnie przejąć władzę. Wyraźny wpływ na sytuację miały również ugrupowania centrowe oraz lewicowe. Prawicę reprezentowała Narodowa Demokracja, zwana endecją, która po odzyskaniu niepodległości przyjęła nazwę Związku Ludowo-Narodowego, by w 1928 roku przekształcić się w Stronnictwo Narodowe. Promowało ono ideał obywatela jako Polaka katolika i było niechętne względem mniejszości narodowych. Na czele ugrupowania stali Roman Dmowski oraz Roman Rybarski. Na prawicy znajdowało się również Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Jej program odwoływał się do społecznej nauki Kościoła oraz nawoływał do ograniczonych reform społecznych. Partia ta szczególnie silna była na Śląsku, a jej liderem był Wojciech Korfanty. Centrum polityczne stanowiło Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. Partia ta wywodziła się z Galicji, a jej bazą społeczną było chłopstwo i koncentrowała się ona głównie na reprezentowaniu jego interesów. Liderem partii był Wincenty Witos. Z tego samego pnia, czyli Ruchu Ludowego, wywodziło się lewicowe PSL Wyzwolenie, które miało taką samą bazę społeczną, jednak poglądy bardziej radykalne. Szczególnie popularne było na terenie dawnego Królestwa Kongresowego. Na lewicy najsilniejszą partią była Polska Partia Socjalistyczna, która głosiła program radykalnych reform społecznych, przeprowadzonych jednak drogą legalną. Dążyła do podziału wielkich majątków ziemskich oraz upaństwowienia najważniejszych gałęzi gospodarki. Partie skrajnie prawicowe oraz komunistyczne stanowiły margines polskiego życia politycznego. Pierwsze wybory II Rzeczpospolitej przeprowadzono 26 stycznia 1919 roku. I były to wybory do Sejmu Ustawodawczego, którego zadaniem miało być przygotowanie nowej konstytucji. Odbyły się one oczywiście na terenach kontrolowanych przez odrodzone państwo polskie. Zwycięstwo w nich odniósł Związek Ludowo-Narodowy. Oprócz niego w Sejmie znalazło się PSL Piast, PSL Wyzwolenie oraz PPS. Błyskawicznie, bo już 19 lutego 1919 roku Sejm przyjął tzw. małą konstytucję, która miała obowiązywać do momentu uchwalenia docelowego dokumentu. Należy zwrócić uwagę w tym momencie na naprawdę szybkie tempo, w jakim doszło do w pełni demokratycznych wyborów oraz jak podzielony Sejm szybko wypracował kompromis co do podstaw, na jakich miało funkcjonować odrodzone państwo polskie.
Raz jeszcze przypomnę, że działo się to wszystko w realiach bardzo trudnej sytuacji na granicach. Na mocy tej konstytucji Polska stała się republiką, w której władza ustawodawcza spoczywała w rękach Sejmu, a wykonawcza należała do naczelnika państwa. Na to stanowisko wybrano Józefa Piłsudskiego. Reprezentował on państwo na forum międzynarodowym oraz w porozumieniu z Sejmem powoływał rząd. Naczelnik miał prawo podejmowania decyzji, jednak wymagały one kontrasygnaty, czyli dodatkowego podpisu, odpowiedzialnego za dany sektor ministra. 17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy przyjął nową ustawę zasadniczą, która zwana jest Konstytucją Marcową. Wprowadzała ona system parlamentarny, w którym wyraźna była przewaga władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Władza ustawodawcza należała do dwuizbowego parlamentu składającego się z Sejmu i Senatu, które to tworzyły obowiązujące prawa. Władzę wykonawczą sprawował rząd, powoływany przez prezydenta, jednak za akceptacją parlamentu. Prezydent, wybierany przez parlament, pełnił funkcję reprezentacyjną. Władza sądownicza spoczywała w rękach niezawisłych sądów. W 1921 roku udało się Polsce nie tylko ustabilizować swoje granice, ale także umocnić pozycję w regionie poprzez zawarcie sojuszu z Francją oraz Rumunią. Pierwszy miał ostrze antyniemieckie, drugi antysowieckie. Z perspektywy czasu jako największą porażkę polskiej polityki zagranicznej można postrzegać brak zbliżenia politycznego i wojskowego z Czechosłowacją. Z biegiem czasu znaczenie sojuszu z Francją zaczęło słabnąć, także w latach 30. właściwie przestał on mieć znaczenie. W listopadzie 1922 roku parlament wybierał pierwszego prezydenta II Rzeczpospolitej. Naturalnym kandydatem zdawał się być Józef Piłsudski, jednak odmówił on przyjęcia stanowiska ze względu na zbyt nikłe kompetencje prezydenta. W obliczu takiego rozwoju zdarzeń faworytem zdawał się być kandydat prawicy hrabia Maurycy Zamoyski. Jednak w ostatecznym głosowaniu 9 grudnia 1922 roku zwyciężył głosami mniejszości narodowych przedstawiciel PSL Wyzwolenie, naukowiec Gabriel Narutowicz. Endecja nie była w stanie pogodzić się z wynikiem wyborów i rozpętała przeciw prezydentowi ostrą nagonkę polityczną. Napięta sytuacja doprowadziła do tragedii. 16 grudnia 1922 roku prezydent Narutowicz w trakcie zwiedzania galerii został zastrzelony przez fanatycznego zwolennika endecji Eligiusza Niewiadomskiego. W ten sposób Polacy doprowadzili do śmierci swojego pierwszego prezydenta. Warto nadmienić, że w pogrzebie Niewiadomskiego, który został skazany na wyrok śmierci, wzięło udział aż 10 tysięcy ludzi. Nowym prezydentem, wybranym w atmosferze szoku po śmierci Narutowicza, został przedstawiciel PSL Piast Stanisław Wojciechowski. Młoda demokracja w rozdrobnionym politycznie parlamencie nie była w stanie zapewnić stabilności rządów. Od stycznia 1919 roku do maja 1926 roku w II RP funkcjonowało 13 rządów. Jak łatwo policzyć, prawie 2 rocznie. Najdłużej, 2 lata, przetrwał rząd Władysława Grabskiego, który był rządem bezpartyjnym, złożonym w dużej mierze ze specjalistów, a jego zadaniem było ratowanie kraju w obliczu fatalnej sytuacji gospodarczej. Przy tak częstych zmianach na szczytach władzy nie dało się sprawnie rządzić państwem ani wprowadzać długofalowych, spójnych reform. To odbijało się na słabnącej pozycji międzynarodowej Polski, czego dowodem było pominięcie naszego kraju w traktacie w Locarno w 1925 roku, przez co zachodnie granice Polski stały się potencjalnie zagrożone przez Niemcy. W tym samym roku Niemcy zaczęły wojnę celną z Polską, przestając kupować polski węgiel, a wywożone z naszego kraju towary obłożono dużymi cłami, przez co nie były one konkurencyjne na rynkach niemieckich. W czasie rządów parlamentarnych działania na Kresach Wschodnich były ukierunkowane na intensywną polonizację tych ziem, przez co prowadziło to do narastania wrogości na tych obszarach względem Polski. Sytuację pogarszały działania sowieckich dywersantów, którzy napadali na polskie pociągi i urzędy. W tej sytuacji rząd powołał do działania na Kresach specjalną formację, której zadaniem było utrzymanie porządku na tych ziemiach, stał się nią Korpus Ochrony Pogranicza. Rządy parlamentarne to okres spadku zaufania społecznego do polityków. Trend ten pogłębiała trudna sytuacja gospodarcza oraz liczne afery w kręgach rządowych. Coraz większą popularnością zaczęła cieszyć się idea wprowadzenia silnych rządów jednostki. W 1923 roku Józef Piłsudski na znak protestu wobec partyjniactwa, czyli kierowania się przez polityków dobrem partii zamiast dobrem państwa, wycofał się z życia publicznego.
Dzięki temu ruchowi przestał być kojarzony przez opinię publiczną z tym, co złego działo się na scenie politycznej i mógł sobie pozwolić na swobodne komentarze oraz krytykę zaistniałej sytuacji. Równocześnie rosło przekonanie w coraz większej grupie społeczeństwa, że to właśnie Piłsudski jest osobą, która jest w stanie rozwiązać kryzys władzy w Polsce. W maju 1926 roku powołano kolejny rząd, którego premierem został Wincenty Witos. Wykorzystując kolejny kryzys rządowy, grupa oficerów popierających Piłsudskiego zgromadziła w pobliżu stolicy popierającego wojska. Ta demonstracja miała doprowadzić do dymisji rządu i przekazania władzy Piłsudskiemu. 12 maja 1926 roku Piłsudski spotkał się na moście Poniatowskiego w Warszawie z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim. Rozmowa nie przyniosła porozumienia i wkrótce potem rozległy się pierwsze strzały. Zamach stanu, czyli nielegalne, siłowe przejęcie władzy, stał się faktem. W historiografii jest on określany mianem zamachu majowego. W trwających 3 dni walkach zginęło ponad 400 osób, a 900 zostało rannych. Ostatecznie sukces odnieśli w nich zwolennicy Piłsudskiego, co w dużej mierze udało się dzięki strajkowi kolejarzy, którzy uniemożliwili przetransportowanie do Warszawy oddziałów wiernych rządowi. W obawie przed wybuchem wojny domowej 14 maja Stanisław Wojciechowski oraz rząd podali się do dymisji. 1 czerwca 1926 roku parlament nowym prezydentem wybrał wskazanego przez Piłsudskiego profesora Uniwersytetu Lwowskiego Ignacego Mościckiego. Nowym premierem został Kazimierz Bartel, a ministrem spraw wojskowych w jego rządzie sam Piłsudski. Te działania były faktycznym zalegalizowaniem zamachu stanu. Głównym celem Piłsudskiego było wzmocnienie władzy wykonawczej. Dlatego też doprowadził do nowelizacji, czyli częściowych zmian w funkcjonującej konstytucji marcowej. Zmiany te wprowadzono w sierpniu 1926 roku, przez to są one określane jako nowela sierpniowa. Dzięki niej prezydent zyskał możliwość wydawania dekretów, które miały moc ustawy. Mógł to robić w sytuacji, gdy aktualnie nie obradował Sejm. Prezydent zyskiwał także możliwość rozwiązania parlamentu przed upływem jego kadencji. Wszystkie zmiany, jakie zapoczątkowano w państwie, odbywały się pod hasłem sanacji, czyli uzdrowienia moralnego państwa. Miało ono doprowadzić do odnowy życia publicznego i ukrócenia licznych afer. Szybko jednak stało się to pretekstem do obsadzenia najważniejszych stanowisk w państwie zwolennikami Piłsudskiego, a on sam w państwie odgrywał najważniejszą rolę, mimo tego, że faktycznie nie zajmował najwyższych stanowisk. Polska stała się państwem autorytarnym, w którym rządy skupiały się w jednym centrum decyzyjnym, a demokracja była jedynie z pozoru. Ludzi związanych z władzą nazywano obozem sanacyjnym. W 1928 roku przed nowymi wyborami władze powołały własne ugrupowanie polityczne, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem. Celem było zdobycie takiej większości w parlamencie, która gwarantowałaby legalną zmianę konstytucji. Na czele ugrupowania stanął bliski współpracownik Piłsudskiego Walery Sławek. Mimo tego, że władza wykonawcza wykorzystywała wszystkie możliwe środki, w tym nielegalne, to jest fałszerstwa wyborcze, tak zwane cuda nad urną, zwycięstwo BBWR nie było tak duże, by można było zmienić konstytucję. By skuteczniej walczyć z władzą w parlamencie, wszystkie opozycyjne partie polityczne stworzyły w 1929 roku sojusz, tak zwany Centrolew. Próbowali oni nawoływać swoich zwolenników do bojkotowania zarządzeń władzy. W związku z tym rząd postanowił uderzyć w opozycję. Głównych przywódców, czyli Wojciecha Korfantego oraz Wincentego Witosa, aresztowano i osadzono w więzieniu. W 1930 roku przeprowadzono ponownie wybory nazywane wyborami brzeskimi. Właściwie wyeliminowały one opozycję z życia publicznego. BBWR zdobyło ponad połowę miejsc w parlamencie. Władzę przejęła najbardziej autorytarna frakcja obozu sanacyjnego, nazywana Grupą Pułkowników. Ostatecznie w 1935 roku udało się obozowi sanacyjnemu doprowadzić do zmiany konstytucji. Nową ustawę zasadniczą uchwalono 23 kwietnia 1935 roku, stąd określana jest jako Konstytucja Kwietniowa. Wprowadzała ona w Polsce system prezydencki, w którym głowa państwa otrzymała bardzo duże uprawnienia, które ilustruje fragment tego dokumentu, gdzie mowa jest, że prezydent za swoje działania jest odpowiedzialny jedynie przed Bogiem i historią. Józef Piłsudski główne zagrożenie dla Polski widział na wschodzie. Jako przeciwwagę dla rosyjskiego imperializmu, czyli polityki mającej na celu podporządkowanie sobie innych państw, przeciwstawił koncepcję Międzymorza,
Miał to być sojusz państw środkowej i wschodniej Europy znajdujących się pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym i Adriatykiem. Po śmierci Piłsudskiego ideę tę kontynuował minister spraw zagranicznych Józef Beck. Zamach majowy doprowadził do rozluźnienia sojuszu polsko-francuskiego. Dlatego Polska próbowała zapewnić sobie bezpieczeństwo drogą układów ze swoimi sąsiadami. Stąd w 1932 roku podpisano układ o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, a w 1934 roku układ o niestosowaniu przemocy z Niemcami. Podpisanie układu z Hitlerem zmieniło stosunki polsko-niemieckie. Niemcy zaczęli postrzegać Polskę jako potencjalnego sojusznika. Mimo realizacji polityki równowagi w stosunkach ze swoimi dużymi sąsiadami, Polska miała bliższe relacje z Niemcami niż Związkiem Sowieckim. Te pozostawały jedynie na stopie oficjalnej. 12 maja 1935 roku umiera Józef Piłsudski. Doprowadziło to do podziału w łonie sanacji. Powstały trzy kręgi władzy. Grupa zamkowa, skupiona wokół prezydenta Mościckiego, która koncentrowała się na modernizacji gospodarki. Grupa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, skupiona wokół marszałka Rydza-Śmigłego, która zajęła się modernizacją armii, oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie pierwszoplanową rolę grał Józef Beck. Marginalizacji uległ premier Walery Sławek, który po rozwiązaniu w 1935 roku BBWR-u przestał praktycznie dysponować zapleczem politycznym, a kierowana przez niego nieformalna grupa pułkowników straciła na znaczeniu. W 1937 roku z inicjatywy Rydza-Śmigłego powstał obóz Zjednoczenia Narodowego, który głosił popularne wtedy w Europie hasła autorytarne. Rządzący głosili również poglądy nacjonalistyczne oraz podkreślali związki z Kościołem katolickim. Ostatecznie w Polsce ukształtował się oryginalny wariant autorytaryzmu, w którym dopuszczalne było funkcjonowanie partii opozycyjnych, które jednak nie miały szans na zdobycie władzy. W obliczu dominacji sanacji partie opozycyjne również się jednoczyły. W 1931 roku PSL Piast i PSL Wyzwolenie zjednoczyły się, tworząc Stronnictwo Ludowe. W 1936 roku działacze chadeccy i Ruchu Ludowego utworzyli tzw. Front Morsz, co przełożyło się na powstanie w 1937 roku nowej partii Stronnictwa Pracy. Działania zbrojne podczas I wojny światowej objęły niemal 90% tych terenów, które następnie weszły w skład odrodzonej Polski. Na blisko 1/4 powierzchni kraju toczono długotrwałe walki pozycyjne, znacznie potęgujące skalę zniszczeń. Wojna ominęła jedynie obszary dawnego zaboru pruskiego. Odbudowa infrastruktury, czyli budowli niezbędnych do właściwego funkcjonowania państwa, takich jak drogi czy mosty, pochłaniała bardzo duże środki. Poszczególne części państwa były nierównomiernie rozwinięte. Cywilizacyjnie przodowały ziemie dawnego zaboru pruskiego, podczas gdy w dawnej austriackiej Galicji 70% ludności mieszkało na wsi. Ośrodkom miejskim Wielkopolski, Górnego Śląska i Pomorza dorównywały jedynie Warszawa, Kraków, Łódź czy Lwów. Polska gospodarka oparta była na rolnictwie. Większość obszarów rolnych znajdowała się w ramach wielkich majątków ziemskich, natomiast gospodarstwa chłopskie poza Wielkopolską były rozdrobnione i z ledwością wystarczały na wyżywienie ludzi, którzy na nich żyli. Z dużymi problemami borykał się przemysł. Zerwane zostały dotychczasowe powiązania gospodarcze. Zniknęły tradycyjne rynki zbytu towarów, co wymuszało szukanie nowych odbiorców dla produktów wytwarzanych przez polskie zakłady. Problemem w wymianie handlowej oraz tworzenia wewnętrznej sieci powiązań gospodarczych była ograniczona ilość połączeń kolejowych między dawnymi zaborami. Obszar odrodzonego państwa polskiego wyraźnie dzielił się na Polskę A i Polskę B. Tą pierwszą tworzyły ziemie dawnego zaboru pruskiego oraz Polski Centralnej, gdzie dynamicznie rozwijał się przemysł. W skład Polski B wchodziły obszary słabo rozwiniętej Galicji oraz Kresów Wschodnich. Wojny lat 1919-1920 oraz odbudowa zniszczonego kraju pochłaniała ogromne środki finansowe. Odrodzone państwo ich nie miało, a dostęp do zagranicznych pożyczek z różnych względów był ograniczony. To zmuszało państwo do dodrukowania pieniędzy. Wtedy była to marka polska, które nie miały faktycznej wartości. Doprowadziło to do hiperinflacji, czyli gwałtownego spadku wartości pieniądza i błyskawicznego wzrostu cen. Dramatyczna sytuacja gospodarcza spowodowała, że skonfliktowane na co dzień partie polityczne stworzyły ponadpartyjny rząd Władysława Grabskiego, który powstał w 1923 roku. To dzięki jego działaniom udało się wprowadzić reformę walutową oraz opanowano hiperinflację.
Udało się zrównoważyć budżet, to znaczy spowodować, by wydatki były równe przychodom. Zrealizowano to poprzez podniesienie cen części usług świadczonych przez państwo, opodatkowanie najbogatszych czy ograniczenie administracji. Wprowadzono nową walutę, złoty polski, który była emitowany przez prywatny Bank Polski. Dzięki oparciu wartości waluty na polskich zapasach złota, polska waluta była jedną z najstabilniejszych w Europie. Odrodzona Polska, mimo uzyskania dostępu do morza, nie miała na własnym wybrzeżu morskiego portu. Stąd podjęto decyzję o budowie takiego portu w Gdyni. Prace ruszyły w 1921 roku, ale znacząco przyspieszyły w 1926 roku za sprawą ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Inwestycja doprowadziła do błyskawicznego powstania portu handlowego, który wkrótce stał się największym portem na Bałtyku. Towarzyszyła temu również budowa portu wojennego, jak i dynamiczny rozwój samej Gdyni, która w 1926 roku otrzymała prawa miejskie. Inwestycji tej towarzyszyła budowa magistrali węglowej, czyli linii kolejowej łączącej Gdynię z Górnym Śląskiem, co ułatwiło eksport polskiego węgla. Budowa tej linii umożliwiła ostateczne odniesienie Polsce zwycięstwa w wojnie celnej z Niemcami, dzięki znalezieniu nowych rynków zbytu dla węgla, m.in. w Skandynawii. Bez infrastruktury kolejowej i portowej ten sukces nie byłby możliwy. Rzeczpospolita próbowała zmierzyć się z problemem reformy rolnej. Celem jej miała być likwidacja wielkich własności ziemskich i przekazanie ziemi chłopom. Pierwsze kroki w tym kierunku podjęto już w 1920 roku, ale na skutek sprzeciwu ziemiaństwa w Sejmie ustawa nie weszła w życie. W 1925 roku powrócono do tej reformy. Wielkie majątki ziemskie miały być ograniczone do 300 hektarów na Kresach i 180 hektarów w pozostałych częściach kraju. Państwo wykopywało ziemię od właścicieli i sprzedawało ją chłopom, udzielając im równocześnie kredytu na korzystnych warunkach. Reforma ze względu na ograniczone środki na nią przeznaczane przebiegała bardzo wolno i w 1939 roku większość ziemi nadal skomasowana była w rękach wielkich posiadaczy ziemskich. Najambitniejszą inwestycją II RP była idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 1935 roku Eugeniusz Kwiatkowski przedstawił koncepcję 4-letniego planu inwestycji państwa w budowę w widłach Sanu i Wisły Centralnego Okręgu Przemysłowego, w skrócie COP, czyli kompleksu nowych zakładów przemysłowych. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż nowe centrum gospodarcze miało znajdować się w równej odległości od potencjalnych przeciwników, czyli Związku Sowieckiego i Niemiec. Na tych terenach było również duże bezrobocie, więc był tam odpowiedni dostęp do siły roboczej potrzebnej w powstających zakładach. Budowa ruszyła w 1937 roku. W sumie do 1939 roku powstało ponad 100 zakładów, głównie hut, zakładów zbrojeniowych i elektrowni. W budowie natomiast znajdowało się kolejnych 300. W 1921 roku w Polsce mieszkało 27 milionów mieszkańców. 31% spośród nich stanowiły mniejszości narodowe. Na Kresach mieszkało 5 milionów Ukraińców, 2 miliony Białorusinów i 100 tysięcy Litwinów. W województwach centralnych i zachodnich mieszkało 700 tysięcy Niemców. Ponadto w Polsce żyło 3 miliony Żydów i niewielkie liczebnościowo mniejszości czeska i tatarska. Mniejszości narodowe często były nieprzychylne wobec Polski, zwłaszcza Niemcy i Ukraińcy. Część tych drugich angażowała się w działalność terrorystyczną prowadzoną przez organizacje ukraińskich nacjonalistów. Najpopularniejsza w II RP edycja głosiła hasła antysemickie, co pogarszało stosunki polsko-żydowskie. Dochodziło do pogromów, czyli zorganizowanych napaści na ludność żydowską, dyskryminowano Żydów na wyższych uczelniach. Doprowadzono do sytuacji, w której władze uczelni zezwalały na to, by wśród studentów mogło być tylko 10% osób narodowości żydowskiej, co miało być proporcjonalne względem ogólnej liczby tej ludności w społeczeństwie polskim. Równocześnie wprowadzono tzw. getto ławkowe, czyli zmuszano studentów żydowskich do zajmowania określonych miejsc na salach wykładowych. Polskie władze próbowały względem słowiańskich mniejszości narodowych prowadzić politykę asymilacji, czyli dążyły do ich polonizacji. Skutkowało to zamykaniem szkół z językami narodowymi czy niszczeniem cerkwi. Mimo tych działań umożliwiono mniejszościom narodowym zakładanie własnych partii politycznych, stowarzyszeń czy czasopism. W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości 30-40% obywateli nie umiało czytać i pisać, czyli byli oni analfabetami.
By rozwiązać ten problem, w 1919 roku wprowadzono bezpłatne i obowiązkowe nauczanie dla dzieci od 7 do 14 roku życia w szkołach powszechnych, czyli odpowiednikach dzisiejszej szkoły podstawowej. Reforma napotykała na problemy w realizacji ze względu na niewystarczającą ilość nauczycieli, zwłaszcza na wschodzie kraju. W 1932 roku wprowadzono reformę szkolnictwa, która ujednoliciła cały system szkolny. Utworzono szkoły powszechne, bezpłatne 7-letnie, gimnazja, płatne 4-letnie i licea, płatne 2-letnie. Ujednolicono programy nauczania, kładąc nacisk na edukację matematyczną, fizyczną. Ukończenie liceum i zdanie matury otwierało drogę na płatne studia na uniwersytecie lub politechnice. Rozwijała się sieć szkół wyższych. Nowe uczelnie powstały w Poznaniu, Wilnie czy Lublinie. Światową sławę zyskała tzw. Lwowska Szkoła Matematyczna pod kierunkiem Stefana Banacha, a także polscy filozofowie tacy jak Tadeusz Kotarbiński czy Władysław Tatarkiewicz. Dynamicznie rozwijała się polska literatura. Początkowo prym w niej wiedli twórcy tradycyjnie przedstawiający otaczającą rzeczywistość, którzy zadebiutowali przed odrodzeniem państwa, tacy jak Stefan Żeromski czy Władysław Reymont. Do tego trendu wkrótce dołączyła debiutująca już w wolnej Polsce Maria Dąbrowska. W latach 20. popularność zaczęli zdobywać twórcy awangardowi, czyli wprowadzający radykalne nowości i zmiany względem do tej pory zastanych norm. Reprezentowali oni ekspresjonizm, surrealizm i futuryzm. Do ich grona możemy zaliczyć Witolda Gombrowicza, Bruno Schulza czy Stanisława Witkiewicza-Witkacego. Rozwijała się również poezja. Największą popularnością cieszyli się twórcy skupieni wokół czasopisma Skamander, tzw. skamandryci, do których należeli m.in. Antoni Słonimski, Julian Tuwim oraz Jan Lechoń. Nawiązywali oni w swojej twórczości do spraw dotyczących teraźniejszości oraz spraw codziennych. Intensywnie rozwijała się kinematografia. Powstawały liczne produkcje o bardzo zróżnicowanej tematyce. Wykreowały się również pierwsze polskie gwiazdy filmowe, takie jak Mieczysława Ćwiklińska, Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo czy Adolf Dymża. W malarstwie artyści skoncentrowali się na tematach społecznych i obyczajowych oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań artystycznych. W polskim malarstwie dominowały dwa kierunki. Jednym był impresjonizm, reprezentowany przez Józefa Mehofera oraz Leona Wyczółkowskiego. Drugim był formizm, czyli nurt, w którym uwagę koncentrowano na kształcie i konstrukcji dzieła. Reprezentowany był przez Stanisława Witkiewicza-Witkacego oraz Tytusza Czyżewskiego. Powszechnym uznaniem cieszyły się nadal dzieła Wojciecha Kossaka, który koncentrował się na tematyce historycznej i batalistycznej. W architekturze lat 20. popularny był neobarok, w ramach którego wznoszono budowle w stylu dworkowym, takie jak Willa Piłsudskiego w Sulejówku. Miało to doprowadzić do znalezienia tzw. stylu narodowego. W późniejszych latach dominowały nowe kierunki, funkcjonalizm i modernizm. Dużymi osiągnięciami w dziedzinie techniki młode państwo mogło się poszczycić w lotnictwie oraz kolei. Polskie koleje państwowe słynęły z nowoczesności i punktualności. Na potrzeby PKP zbudowano parowóz PM26-1, który dzięki specjalnej aerodynamicznej obudowie był w stanie rozwinąć prędkość do 140 km na godzinę. Dumą polskiej kolei była tzw. Lux Torpeda, czyli wagon spalinowy o aerodynamicznych kształtach stosowany w szybkich kolejowych połączeniach międzymiastowych. Polskie konstrukcje lotnicze w drugiej połowie lat 30. podbijały międzynarodowe wystawy lotnicze i wyznaczały nowe trendy. W 1931 roku powstał samolot RWD-5, na którym w 1933 roku dwóch polskich pilotów dokonało lotu z Afryki do Brazylii bez lądowania, bijąc rekord dystansu lotu bez przerwy w kategorii małych samolotów. W 1933 roku, po roku dostaw, wszystkie polskie eskadry myśliwskie zostały wyposażone w samolot P-7A, stając się pierwszym lotnictwem myśliwskim na świecie wyposażonym w samoloty o całkowicie metalowej konstrukcji. Można śmiało postawić tezę, że w 1933 roku P-7A był najlepszym myśliwcem świata. W 1936 roku oblatano prototyp bombowca P-37 Łoś. Dzięki wielu nowoczesnym rozwiązaniom był jednym z najnowocześniejszych konstrukcji swoich czasów. Wkrótce wszedł do służby w polskim lotnictwie, a we wrześniu 1939 roku był najnowocześniejszym samolotem polskiej armii.
Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego relacje Polski z Czechosłowacją były bardzo trudne. Powodem tego stanu rzeczy z jednej strony był konflikt o Zaolzie, zamieszkane w większości przez Polaków, a utracone na rzecz Czechosłowacji w 1920 roku. Z drugiej strony sytuacji nie poprawiała rywalizacja obu państw o wpływy w tej części Europy. Sprawą polskich roszczeń względem Zaolzia zajęto się na konferencji w Monachium we wrześniu 1938 roku, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie odłożono na później. Polska, nie czekając na decyzję mocarstw, wystosowała ultimatum do rządu w Pradze. Znajdująca się w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej Czechosłowacja zdecydowała się je przyjąć. 2 października 1938 roku Polska zajęła sporne obszary. Skutkiem tego działania było postrzeganie przez europejską opinię publiczną Polski jako państwa agresywnego i działającego ramię w ramię z Niemcami, co zaowocowało izolacją naszego kraju na arenie międzynarodowej. To osamotnienie postanowiły wykorzystać Niemcy. Niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop przedstawił Polsce w październiku 1938 roku propozycję tzw. ostatecznego uregulowania spraw spornych. Proponował przyłączenie wolnego miasta Gdańsk do Rzeszy, zgodę na budowę eksterytorialnej, czyli wyłączonej z polskiej kontroli, autostrady oraz linii kolejowej, która miała połączyć Rzeszę z Prusami Wschodnimi, oraz proponował przystąpienie do paktu antykominternowskiego skupiającego już III Rzeszę, Włochy i Japonię. Ofiarowano równocześnie przedłużenie deklaracji o niestosowaniu przemocy do 25 lat. Mimo kilkakrotnie ponawianej propozycji, Polska za każdym razem kategorycznie odmawiała. Postawa państw zachodnich względem Niemców uległa zmianie w marcu 1939 roku, gdy III Rzesza dokonała aneksji Czech i podporządkowała sobie Słowację oraz zajęła litewską Kłajpedę. Dla państw zachodnich stało się wtedy jasne, że nowa wojna z Niemcami stała się nieunikniona. Nieprzygotowana do niej Wielka Brytania postanowiła za wszelką cenę skierować niemiecką agresję na wschód. 31 marca 1939 roku brytyjski premier Neville Chamberlain wygłosił przemówienie, w którym jednostronnie zapewnił Polskę, że otrzyma od Wielkiej Brytanii pomoc w wypadku niemieckiej agresji. Mimo tego, że Brytyjczycy nie mieli faktycznych możliwości wsparcia Polski w wojnie z Niemcami, Polacy przyjęli brytyjską deklarację i sami ofiarowali swoje wsparcie w wypadku ataku III Rzeszy na Wielką Brytanię. W kwietniu 1939 roku do tego porozumienia dołączyła Francja. Ten obrót sprawy zmienił niemieckie podejście do Polski. Niemcy do tej pory liczyli na sojusz z Polską i do tego momentu nie prowadzono żadnych prac sztabowych związanych z planowaniem agresywnych działań przeciwko Polsce. Co ciekawe, ten stan rzeczy funkcjonował przez cały okres międzywojenny. W kwietniu Hitler podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wojny z Polską, a pod koniec tego miesiąca Niemcy wypowiedziały deklarację o niestosowaniu przemocy. Historyczne przemówienie Becka z 5 maja 1939 roku było ostatecznym odrzuceniem niemieckich żądań. Aneksja Czechosłowacji spowodowała, że państwa zachodnie podjęły rozmowy o współpracy wojskowej z ZSRS. Jednak propozycje państw zachodnich okazały się dla Stalina zbyt skromne, stąd sowiecka dyplomacja rozpoczęła rozmowy z III Rzeszą. 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie zawarto sowiecko-niemiecki układ o nieagresji, nazywany Paktem Ribbentrop-Mołotow lub Hitler-Stalin. Zawierał on tajny aneks, w którym III Rzesza i ZSRS dokonały podziałów stref wpływów w Europie Wschodniej. Na jego mocy ziemie II Rzeczpospolitej zostały podzielone między oba państwa, a linią graniczną miała być Wisła. O treści dokumentów wiedziała Wielka Brytania, jednak nie poinformowała o tym Polski. 25 sierpnia 1939 roku Brytyjczycy podpisali z Polską sojusz polityczno-wojskowy, dając w ten sposób nieświadomie 5 dni na dalszą koncentrację polskich oddziałów, gdyż pierwotną datą ataku na Polskę był 26 sierpnia.